domu, bo wypada na te czasy, aby nie wychodzić z domu ni do szkoły, ni na wczasy. W małych blokach mieszkalnych występuje plaga nudy, więc od razu się poddałem temu okresowi żmudy. Ale stop, stop, nie mogę się tak nudzić, więc zagram rap i nie będę już marudzić. Mam pianino, Abletona, mam mikrofon i mój głos, a kwestia jakości to jest tylko mego skilla los. Ludzie często mimo kasy, mimo dupy kapitału, nie korzystają ze swego wewnętrznego potencjału. A to przecież dzięki ludziom działającym w rękach pasji stworzyliśmy tyle znanych dziejów światowej populacji. Zatrzymaj się na chwilę, popatrz dookoła, czyż nie widzisz, ile swym dobrostanem zdołasz? Nie musisz pytać, nie musisz nawet umieć, wystarczy, że zaczniesz, a w końcu zrozumiesz. Bądźmy w stanie nieprzerwanie, pełnym pasji iść za wizją cały czas. Tu mało życie dało, by na ziemi mógł żyć wiecznie każdy z nas. Sobie do sklepu, bo muszę kupić drożdża. Zaraz! Do sklepu chodzić nie można, więc się załamałem, bo chciałem coś zrobić z ciasta. Co mam zrobić, gdy w tym czasie są zamknięte wszystkie miasta? Stój! Stój! Nie mogę się tak poddać, więc pójdę do sąsiadki, pożyczę ci oddać. Co tam trzeba, a co kiedyś pożyczyłem i zrobiłem ciasto, a później się nim podzieliłem. Ludzie często się poddają na pierwszych etapach celu, gdy trudności spotykają, rezygnują jak wielu. To nie znaczy, że masz robić, co jest twoją niewygodą, bo gdy robisz to, co lubisz, te trudności są przygodą. Lecz istnieje garstka ludzi, którzy żyją bez ryzyka, tracą szansę na piłkarza, prezydenta czy muzyka. Miarą twojej ambicji nie jest to, jakie masz możliwości, lecz do tego motywuje cię zgodność twych wartości. Bądźmy w stanie nieprzerywanie, pełnym pasji iść za wizją cały czas. Mało życie dało, by na ziemi mógł żyć wiecznie każdy z nas. Wyniosła brak rzemiosła kadra ludzi, co najlepsi chcieli być lub nie być, by móc przeżyć życie, aby iść za wizją cały czas.